Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w lesie. Mamy poniedziałek, październik 2024. Z sąsiadem ponownie przejechaliśmy w odleglejsze miejscówki moje stare. I cóż, no, tutaj na dzień dobry ekipa Muchomorów nas wita. Na różnym etapie rozwoju. Gdzieś tam maślaczki sąsiad już widział. Także jest ciekawie. Grzybiarzy po drodze też sporo już widzieliśmy. Ale jest jeszcze wcześnie, więc na pewno coś znajdziemy. Dobra, lecimy do przodu. Tutaj w tych krzaczkach pierwszego prawdziweczka mam. Fajny młodziutki. Dobra. Słuchajcie, przeszliśmy przez ten gęsty zagajnik tutaj z przodu, który widzicie. Tam dwa prawózki znalazłem. Tutaj wyszedłem na tą przecinkę, same brzuski. I kolejne dwie sztuki mam. I kolejne dwa prawózki. Wow, ale zrośnięte, tak fajnie. No, proszę bardzo. Elegancko. Zobaczcie, jak ten się tutaj schował. Bo tutaj ledwo widać z tych liści. Troszeczkę. To nawet nie było widać, że to prawdziweczek. Nie miał słońca za dużo i się nie wybarwił. Cały biały. Ha. Ale sztuka fajna. No i słuchajcie, no. Prawdziweczków tam na razie więcej nie było. Ale tutaj weszliśmy w taki już wyższy las. Fajne borowiny, mech. I pod grzybeczki się trafiają. Już tam trzy w koszyczku mam. A tutaj kolejny, taki piękny. Piękny podgrzybeczek. O. Łosie spotkaliśmy. Nie wiem, czy je będzie tam widać. Widać. Stoi tam za drzewami. O, teraz ruszyły. Biegną tam. No. No słuchajcie. Jesteśmy na innej miejscówce już. Na starej w zasadzie miejscówce. Udajemy się w stronę miejscówek z czerwonymi kozakami. A tu po drodze taka sztuka się trafiła jedna. Sąsiad też przed chwilą jednego tam wykroił. A pod grzybka mówi. Tak, ale jeden jest bardzo obaczny. A ja mam takiego prawdziweczka. I tu młody obok jeszcze. O. No i fajnie jest. No i popatrzcie, tak jak przypuszczałem, przy mrowiskach grzybki lubią rosnąć. Takie wielkie mrowicho tutaj jest. A tu o, dwa prawdziweczki. A tu trzeci, taki stareńki już. Trzeci już stareńki. No i podgrzybków kilka znaleźliśmy już też. Więc jest ciekawie, powiem wam. Stara miejscówka, wiadomo. Coś się już dzieje. Okej. Okay. I kozaczki czerwone się trafiły. O, nawet trzeci tam jest. O, pod tymi trawami. Tutaj jest jeden. I tam jest trzeci.
To nie kozaczek. A tam jest jeszcze czwarty. I siwy piąty. A tam daleko to jest? Tak, tak, kozar. A tam masz następnego. No. I kosimy kolejne czerwone kozaczki. Proszę bardzo, jakie ładne sztuki. No. Nawet jakubki, chubanki się znalazły. Maślak pstry tak zwany. Może tam dalej będzie ich więcej, zobaczymy. No, jesteśmy w kolejnym lasku. Czerwonych kozaczków nazbierali troszkę. A tu takie prawie jeden. Tam sąsiad ma kolejnego. O, jakie bydle. O, jaka buła. Popatrzcie na to. Ejku. Chyba zostawimy. Zostawiamy go na roście w tak. Na pewno nie będzie tam w środku zdrowy. Zobaczymy tego jeszcze. Zobaczymy tego jeszcze. Ale pokażę wam jeszcze tutaj. Do przodu widziałem jakieś sztuki. Przecież one tu się ukryły. A tu są. To już dziadki. Dziadki tak samo. I tu jest trzeci. Straszne dziadki już. Bardzo stareńkie. Dobra, sprawdzę tamtego. Idziemy dalej. Drugi, trzeci. Tutaj patrzcie, jaka ekipa. Jeden. Zobaczcie, zobaczcie. Drugi. Następny. Trzeci. Czwarty. Tu piąty, taki stary już. O, ładnie. Tam sąsiad coś jeszcze też dojrzał. No. Ładnie. No, nikt nie chodził tutaj, widać. I po niedzieli dla nas też coś zostaje. O, tu kolejne sztuki, kurczę, rosną. Już takie wyrośnięte. Uo! Pójście. O, ale to już miękkie jest. No. Będę nagrywał. Sąsiad tam namierzył kolejne sztuki. Zobaczymy, co tam rośnie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Uo, panie. Tam daleko jeszcze. Jakie piękności. No to jest cudo. Ale piękności, panie. Liczne, nie? Jejku. Tutaj. Tu jeszcze jeden. Dwa tu są. O. Ale to jest to fabularny film na tym, tak? Tu jakieś trzy sztuki. No popatrzcie na to. Jakie. Jaka ekipa. A te to stareńkie. Nieźle. A się dzieje. I popatrzcie, jesteśmy na miejscówkach z czerwonymi kozaczkami. Trafiają się też prawdziwki, o dziwo. Ale, o. Kozaczki takie tu piękne rosną, czerwone. Super. Słuchajcie, jakie sztuki tu znalazłem, dwie. Tutaj. Jeden taki rozszczepiony korzeń ma po środku. Prawdziwek z dziuplom. Bułeczka po prostu. A tu taka sztuka druga.
jeszcze większa buła. Nieźle. Słuchajcie, miejscówka czerwonych kozaków. No i rosną sztuki różne. Mamy już, ja już mam pełny kosz, prawdziwki też są pod spodem, wiadomo. A na wierzchu już kozaków czerwonych pełno. Dobrze. O, zobaczcie tu, jakie w trawach rosną wielkoludy niektóre. Wielkie sztuki. Jest ciekawie. Spójrzcie, jakie czerwońce tu rosną. Wielkoludy, kolosy, tak samo jak i prawdziwki. Zobaczcie. Buła. Taka buła. Ale i młodziutkie też są, i średnie. Trochę tego tu już mamy. Ja mam kosz już czubaty w zasadzie. Powiem wam. Pójście. Pójście. No, trzeba będzie przebrać trochę z tego kosza. Co starsze sztuki zostawić. Słuchajcie, kosze pełne, czubate. Sąsiad w reklamówce nawet już nie, niesie. A tu mamy kolejne. Zobaczcie. Jeden, drugi, trzeci. Tu za mną. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. No co się tu dzieje? O, mój kosz tak wygląda. A jeszcze w plecaku mam. A tu chyba prawdziwek jakiś rośnie. No nawet dwa. Ha, ale ekipa piękna. Zobaczcie. Nieźle. Kosze już pełne. O, proszę, jakiego sąsiad tu kurde przyciął. Ja cię nie mogę. Następnego widzi tam dalej. Ale zobaczcie na te też. Co to się dzieje? Jejku, to już. Aż się przewracają same. A ja tutaj o taki. Grubasek i siwy nawet. Nawet nie mamy miejsca już w zasadzie. Tylko po brzegu idziemy i patrzymy. Boję się tam głębiej wchodzić. Nie ma po co, bo nie ma miejsca. Patrzcie, wracamy już do auta. Kosze wiadomo pełne. A tu na środku drogi jakie piękne sztuki rosną. Jeszcze. Zobaczcie. Drugi. A tutaj ich kurde starszy kolega. Jakie bydle. Łopanie. Zobaczcie. Ale to już jest nie do brania. Na roście zostaje. Ciekawe, czy jeszcze jakiś po drodze się trafi. No i wracamy z Kniei do auta jeszcze pół kilometra. Ale takie zbiory dziś mamy. Słoneczko nawet wyszło. Się pięknie miło zrobiło. Zobaczcie, ile tego nazbieraliśmy. Nie było gdzie zbierać, w plecach trzeba było. Plecak, reklamówka. Jest full. Jest po prostu full. Ręce powyciągane do samej ziemi. Tak to. Tak to dzisiaj. Poniedziałek. Poniedzieli. Niesamowite ilości grzybów. No. Także. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Do następnego.